Jak pani się podobają nowi koledzy w gronie eksperckim? No, powiem, że nazwiska zacne, więc jakby chleba mi nie odbiorą. Żartuję, ale bardzo się cieszę, że pozostał mój test Węgorzewski, gdzie będę mogła sobie wyławiać te rodzynki i prezentować jakby najciekawsze talenty wybrane z grup. Natomiast no, nie jestem w stanie ocenić wszystkiego, więc może fajnie, że Zbyszek i Sonia będą mówić o zachowaniach na scenie, o ruchu, o aktorstwie, o wyrazie i przekazie. Także myślę, że każdy z nas będzie miał fajne swoje miejsce w tym wszystkim. Zwłaszcza, że Zbyszek też śpiewa, Sonia też śpiewa, także może oni będą mieć jakieś inne uwagi. A poza tym będzie się z kim pokłócić. Czy wszyscy zdali test pani Alicji? Dzisiaj tak, absolutnie. Ale fajne jest to, że jest mezzo, tak? Czyli chłopak tutaj będzie trochę rapował albo widziałam, tak. Ale są też, widziałam dziewczynę, która śpiewała po prostu czystym, pięknym, otwartym wokalem. Na pewno będą dzieci, które budzą wiele, wiele emocji u nas i wzruszeń. I myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa edycja. Zwłaszcza, że osoby, które są gwiazdami, mają naprawdę wiele doświadczenia scenicznego i mogą dużo przekazać.